Ej, pani, nie płać mi pan. No ale tam ci co? Ja mam się nie pozwolić. Thank you.
Standard, dowódca posił, asystent. Standard, dowódca posił, asystent.
Proszę uprzejmie. Bardzo proszę.
Albo może był pomylony kadarz. Zatem jeszcze przy wszystkich mówiłem, że... Możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu:
możemy. On rzekł do nich, kielich mój pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce pomocy. Sekretariatu Stanu w Stolicy Apostolskiej nadeszło następujące pismo. Watykan 23 stycznia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy oficerowie, podoficerowie i żołnierze Armii Krajowej, zgromadzeni w tej świątyni, czcigodni księża, kapelani, zgromadzeni również w tej świątyni, drodzy księża tu obecni, siostry zakonne, wszyscy zgromadzeni, którzyście przyszli na to uroczyste nabożeństwo. Witam was serdecznie i cieszę się, że mogę odprawiać mszę świętą koncelebrowaną waszej intencji, jak również w intencji tych naszych kolegów i koleżanek, którzy już odeszli na wieczną wartę. Modlimy się w czasie tej mszy świętej, szczególnie za uczestników spotkań w czasie wojny, ale już jest dokonana. Przez okres przeszło 40 lat od zakończenia wojny, my, żołnierze Armii Krajowej, nie tylko nie mogliśmy doczekać się pełnych praw obywatelskich, ale nawet przynależność do organizacji wojskowej, do Armii Krajowej, czy też do innych organizacji była powodem stosowania wobec nas bezprawia, aresztowań, prześladowań, trącania do więzień w kraju, zsyłek do łagrów sowieckich na Syberii, Uralu czy Kałuce. To minęło, to już należy do przeszłości. Wielu z naszych żołnierzy zostało osądzonych przez Trybunały Wojskowe i straconych. Wiele tysięcy nie wytrzymało przymusowej pracy i zmarło zwyciężenia. Było to w okresie stalinizmu, który trwał przez wiele lat. Dziś trudno ocenić, ilu żołnierzy Armii Krajowej zostało straconych w krajach i na wschodzie. Za to, że Armia Krajowa stawiła się czynem zbrojnym przeciwko hitlerowskim okupantom. Za to, że akcjami ogólnymi zarządzili wiązała kraj kilkanaście dywizji niemieckich, a w tym samym obciążała front wschodni i zachodni. Za to, że swoim wspaniałym wymiarem odkryła tajemnicę V1 i V2, tym samym zmniejszając zniszczenie armii i przyspieszając koniec wojny. Za to, że na zapleczu frontu wschodniego
księżę Olgą Szymanowską. Dlatego, że w ogóle w ludziach istnieje taka łatwość
powielania pewnego rodzaju postaw. Jest taka łatwość rozpoznawania świata w kategoriach my i on. Tego, jak trudne to jest. Ten obowiązek kontynuacji tradycji armii krajowej w naszym dzisiejszym życiu musimy tak właśnie nieść, żeby była to kontynuacja bohaterstwa, odwagi, postawy, służby i gotowości. Natomiast ty... Zabieram głos pan wicemarszałek. Na wasze poczynania i postawy. I to
tylu lat, by zaczęło kierunkować i dawać owoce. W tej waszej postawie zrodziła się solidarność Lecha Wałęsy, a potem rząd Tadeusza Mazowieckiego, z polskim senatem i sejmem, który doprowadził do zniknięcia nazwy polskiej ludowej i powrócił do właściwej nazwy Rzeczypospolitej Polskiej Orden Korony. Dlatego macie teraz pełne prawo obchodzić wasz pierwszy zjazd w Warszawie, gdzie przegrana wówczas bitwa staje się zapowiedzią pełnego zwycięstwa wojny. Ten zjazd nazwałbym zjazdem zwycięstwa. Części polskich sił zbrojnych, które poza granicami kraju brały udział w wygranej bitwie jedną po drugiej, w powietrzu, na morzu i na lądzie. Były tam takie bitwy jak Tobruk i Kazala, jak Monte Cassino, Ancona, Bologna, jak Palerm, Breda, Arnheim i Wichenbach. Zdarzało nam się także uwolnić żołnierzy i kobiety Armii Krajowej, bo obec Landry. Romantyczne i niezwykłe wydarzenia los. Bitwy wygrywaliśmy, ale niestety nie dało nam powrócić bronią w ręku do kraju. Mam głęboką nadzieję, że nadchodzi czas i to już bliski, kiedy pełna suwerenność Polski zaistnieje i nasi weterani okryci chwałą bojową będą mogli dołączyć do was. Proszę pana pułkownika o przekazanie wszystkim zebranym na zjeździe żołnierzom Armii Krajowej moich serdecznych pozdrowień, a państwo zgodnie ściska. Klemens Rudnicki, generał brygady. Żołnierze Armii Krajowej. Przypadł mi dziś w udziale zaszczyt złożenia w wasze ręce mandatu przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Pełniłem tą funkcję wraz z kolegami z zarządu przez wiele miesięcy z woli grupy członków założycieli naszego stowarzyszenia. Dziś w ręce delegatów składam nasze mandaty z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Poczytujemy to sobie za wielkie osiągnięcie doprowadzenie do tego, że na sali znaleźli się obok siebie delegaci obu organizacji, stowarzyszenia i Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Nie była to długa ani prosta, ani łatwa droga. Z zewnątrz i od wewnątrz próbowano nas skłócić, poruszyć. Posługiwano się przeinaczeniami, a nieraz pomówieniami. Nie chcę do tego wracać. Najważniejsze, że zwyciężyła solidarność żołnierzy Armii Krajowej i głębokie przekonanie, że Armia Krajowa była jedna i że obecnie powinna być jedna jej organizacja. Czynów jej żołnierzy, żywych, poległych, zamordowanych i zamęczonych, tak przez oprawców hitlerowskich, stalinowskich czy rodzinnych. Mówiliśmy o tym nieraz i będziemy zawsze to powtarzali. Chcemy, aby tak jak w walce okresu okupacji, tak samo i dzisiaj, każdy akolet był drugiemu apostołowi bratem. Członkiem stowarzyszenia może być każdy akolet za jednym wyjątkiem przewidzianym przez stan, że członkiem stowarzyszenia nie może być akolet, który zgarbił się swoim postępowaniem, szkalując Armię Krajową lub prześladując swoich kolegów. Uważamy, że nasz dzisiejszy zjazd nie jest żadną grą polityczną i nią być nie może. Armia Krajowa była zbrojnym ramieniem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, kontynuatorką walki Wojska Polskiego z września 1939 roku i obce jej były sprawy polityczne. Również stanowczo odrzucamy wszelkie rozgrywki personalne, które miały odbicie w prasie krajowej i zagranicznej. Trybuna Zjazdowa powinna mieć charakter poważnej dyskusji nad zadaniami, jakie stoją przed nami, zbudowania wspólnego domu dla wszystkich żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin i utrwalanie historii walk o niepodległość. Koleżanki i koledzy,
wysłanych delegatów ze wszystkich zakątów Polski, reprezentujących wszystkie dawne okręgi Armii Krajowej. Od Wilna, Nowogródka, Wolynia, Lwowa, walkę, która choć jest faktycznie już wielką wygraną narodu polskiego, ale nadal trwa. Jest to walka o samorządny, pluralistyczny kształt Rzeczypospolitej. Uważamy, że naszym obowiązkiem żołnierskim jest znaleźć się wśród tych, którzy w ten sposób budują nasz wspólny dom Rzeczypospolitą Polską. Chciałbym otworzyć nasz zwiast fragmentem przysięgi, jaką składaliśmy w Armii Krajowej w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Matki Panny. Zdrowej królowi Polski, Marek Święty, Terence na Święty Krzyż. Znak męki i zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej. Stać mi objęcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary jego życia. Koleżanki i koledzy, żołnierze naszej wspaniałej Na przykład w punkcie 15.
zwrócali nam tutaj te nie tylko pomoc w armii i w tych amunicji i innych wrzutach, ale też i agentów, czyli skoczków, którzy skakali na teren Ameryka. Eskadry bombowej 131, którą był dowódcą, i chcę przekazać tą statuetkę naszemu związkowi za ten czas, kiedy latał nad krajem. I have not finished yet. I'm sorry. On nie skończył jeszcze. This time
is the best time. On lato dwa razy w czasie naszego powstania warszawskiego zwrócić nam broń i amunicję. Jego starty były z Włoch, a nie z Anglii. Tam byśmy mieli też tak zwany specjalny piąty oddział do dyspozycji wody naczelnego, gdzie się składały eskadry i przygotowały na zrzuty dla nas. I on twierdzi, że był już wiele razy w Polsce, ale dzisiejszy jego przyjazd jest najszczęśliwszym, jaki do tej pory ma. Dumni z tego. Muszę powiedzieć, że aczkolwiek doszedł
krajowy z Krakowa z jego przewodniczącym, któregośmy już witali w Krakowie. Proszę Państwa, jeszcze chciał współprzewodniczący odczytać ten wpis. Żołnierze Armii Krajowej w dniu swego pierwszego zjazdu chylą głowę przed grobem nieznanego żołnierza w hołdzie dla poległych na wszystkich frontach II wojny światowej, na których walczyli żołnierze polscy. Podpis jest przedstawiciele okręgu i zarządu głównego stowarzyszenia AK. Przekazuję to, żeby po prostu koledzy wiedzieli, pod czym podpisywaliśmy się w waszym. Szanowne koleżanki i koledzy akowcy, serdecznie Wam dziękuję za zaproszenie mnie jako reprezentanta Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na Was zjazd, Wasze akowskie święto, święto naszych przyjaciół i towarzyszy broni. W imieniu mojej organizacji składam Wam życzenia, pomyślnych obrad wypracowania takiego programu działania, który będzie odpowiadał Waszym ambicjom i bez reszty służył Rzeczpospolitej Polskiej, za którą to przed nie spełna pół wiekiem, przelewaliśmy wspólnie krew, a chociaż walczyliśmy na innych frontach, to jeden był cel i serce było jedno. Zły los sprawił, że oto wczorajszy bohater po zwycięskiej wojnie staje się w swojej ojczyźnie ściganym i prześladowanym przestępcą. Zamiast szacunku i chwały oczekuje wyroki, szukanie i bawy. I oto po 45 latach los nagle się odmienił. Rozleciał się system totalitarnej władzy cielewiczyłej. Wraca sprawiedliwość. Dzisiejszy zjazd Waszego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej jest tego dowodem. Jest wydarzeniem bez precedensu. Jestem dumny, że mogę w nim uczestniczyć. Że z tej trybuny mogę przemówić i poinformować Was o tym, że wolne ukraińskie legalnie potrzebne Waszemu Stowarzyszeniu Rzeszące żołnierzy, tułaczy, którzy różnymi drogami trafili do Polski czy do na Zachodzie, by walczyć z nocną bestią, pod Narwikiem, na afrykańskiej pustyni, pod tą łukiem Gazala na ziemi włoskiej, gdzie stoczyliśmy historyczny bój pod klasztor na Monte Cassino, aż po granicę III Rzeszy. Chwała tym, co polegli śmiercią obywatelską na wszystkich frontach. Ja dzisiejszego ich dusze są zapewne z nami, i są honorowymi gośćmi na Waszym zdjęciu. Szanowni Państwo, na zbrojnym wyświetleniu II wojny światowej na konferencji w obszarach aliackich w Jałcie został zaprzepaszczony. Sprzedany, a może nawet podarowany Stalinowi. Obecnie wielkie Niemcy są o krok od zjednoczenia. I w tej sytuacji z wielkimi oporami mówią o walce. Mówią o gwarancjach naszych zachodnich ziemi. My dobrze wiemy, co to oznacza. Nikt od nas nie ma większego prawa dopominać się takich gwarancji, bo to my, żołnierze II wojny światowej, odczuliśmy na sobie, co oznacza niemiecki militaryzm. Popieramy te zmagania naszego rządu i krzyczymy na cały świat. Nie ma zjednoczenia Niemiec bez gwarancji naszych zachodnich granic. My na konferencji zjednoczymy bez udziału Polski. Co oznacza słowo kombatant, aby społeczeństwo polskie miało szacunek i uznania dla tych, którzy nie mieli szczęśliwej młodości, a którzy często traktowani są jak intruzi społeczeństwa. Kiedy jeszcze siły i zbroje pozwalają nam trochę działać, więc działajmy na nagranie to, co w pojedynczej historii Polski zostało. Zjednoczmy nasze wynagrania, zmagania, aby historię polskiego orędzia II wojny światowej, jego tradycje i szczytne ideały przekazać pokoleniom już powojennym, które mogą być dumne ze swych przodków, co za nic nie znosili niewoli, a wszystko mogli zawarzyć. Koleżanki i koledzy,
zagubionych, zapomnianych uczestników Armii II wojny światowej, którzy z różnych powodów nie zostali przyjęci lub nie chcieli należeć do organizacji zbrojnych. Przeważnie nikt się nimi nie opiekuje, choć dotyczy taki znak natury pomocy i odwrotnie oczekuje. Proponuję, aby zarówno wasze, jak i nasze stowarzyszenia współdziałały w tym temacie. Jeżeli to było nas na spotkanie szczęśliwego, starannego życia i wolnego człowieka, obojętne z jakiej grupy informacji będziemy pomocy. Liczymy również na współpracę w wielu innych tematach, bo cel działalności naszych społeczeństw jest zbieżny. Myślę, że w najbliższej przyszłości powiemy sobie na roboczą nasze wspólne problemy i wspólnie podejmiemy określone działania. Kończąc raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. Życzę Wam wszystkich Waszych koleżanków. Możemy wezwać tylko w ten sposób, żeby po prostu komisja wyborcza się ukonstytuowała. Jeżeli chodzi o miejsce, to tam gdzie wszystkie wyborcze w sali witam. Jestem w takiej dziwnej sytuacji, reprezentuję kraj, ale moja działalność okupacyjna i pookupacyjna związana, reprezentuję, przepraszam, Łódź, ale związana z Krakowem. I tak jak mi się wydaje, zasadniczym celem dzisiaj naszego tutaj zjazdu jest doprowadzenie do zniknięcia tego nieszczęsnego podziału, który trudno w tej chwili powiedzieć na skutek tego wyniku. Mówię o tym z gorącym sercem, bo wiem, jak to nasi koledzy przyjmowali w terenie. Dlatego, że od 1973 roku my z naszych oddziałów dupowania Łysina w Kałamyszynce co roku na grobach kolegów poległych 12 pokoju oczywiście, żeby mieli jakiekolwiek ambicje. Nie podejrzewam tak jak ich sam. Nie podejrzewam, doby zawsze były za tym, żeby nastąpiło to zjednoczenie. I dlatego w tej chwili prosiłbym gorąco, żeby nie wyciągać, kto tu był winien temu podziałowi, ale powiedzieć, kochani, była wina jednej, drugiej strony, nie doszliśmy do porządku ktokolwiek, ja byłem dowódcą plutonu. Jak mógłbym wydać zaświadczenie dla żołnierza, który nie był x lat, nie należał nigdzie, jak to mówiłem, staraj się o kartę kombatancką, ponieważ tobie się należą takie i takie z tego powodu przywileje. Dlaczego on nie miał z tego korzystać? A jak ja miałem to załatwić, jeżeli musiał dać związek z Bobinu zaświadczenie? Na bezprawnych materiałach, figurują skulany, które mamy załatwione przez powoływany zarząd główny. Mnie osobiście interesuje sposób prowadzenia jednostki, takich jak obóz oddziałowy.
studio, nie tylko żołnierzy w kraju, ale i poza granicami naszego kraju. A więc trochę z aspektu się uzyskuje rangę światowego związku. A więc można by to nazwać dwojaką, powiedziałbym. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Druga nazwa, która powiedzmy oba związki jakoś godzi, to znaczy Światowa Organizacja Żołnierzy Armii Krajowej. Nie chciałbym oddawać ani jednego, ani drugiego teraz głosowania. Natomiast prosiłbym, żeby nad tymi dwoma nazwami Państwo się zastanowili. Głosować mandatami. Kto jest za podjęciem tej...
po połączeniowa. Dziękuję Państwu uprzejmie. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania? Nikt. Stwierdzam, jedna osoba. Stwierdzam, że z wyjątkiem jednej osoby wstrzymującej się walne zebranie delegatów uchwaliło zmianę statutu pozwalającą na połączenie stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem. Dokonało stosownej zmiany statutu w tym względzie i uchwaliło połączenie Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie ze Stowarzyszeniem Związek Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Krakowie. Zawiadomił równocześnie pana prezydenta, że jego
ostatni szef współpracował z generałem Michałem Tokarzyńskim, komendantem ZWZ, z generałem Grotem Orleckim, jak z braci, a z najbliższymi komendantami Armii Krajowej, generałem Tadeuszem Borem Komorowskim i Leopoldem Okulickim, łączyła go wielka przyjaźń. Nie mogę przyjechać do Warszawy w marcu, przesyłam zjazdowi na ręce pana pułkownika gorące życzenia owocnych obrad i spełnienia celu przyświęcającego zjazdowi, jaki jest zjednoczenie wszystkich akorów, którzy bohatersko walczyli z wrogiem naszego kraju i pozostali wierni przykazaniom i ideałom Armii Krajowej. W Ameryce szeregi akorów na uchodźstwie bardzo się przerzedzili. Sprawił to wiek i śmierć kosi i była. Ale więź między akorską braścią jest nierozerwalna i pamięć o wspólnie przeżytych czasach nigdy nas nie opuszcza. Pozwolę sobie rozciągnąć, znieść do was polską nową myślinką wyprodukowaną na wolnej w cudzysłowie ziemi waszych domów. U pamięci naszej historycznej, bohaterskiej, nieporównanej Armii Krajowej, ich przywódców i ich żołnierzy. Całym sercem z wami, Zofia Korbowska. Wszystkie te pozdrowienia, które na ręce prezydium zjazdu i pułkownika autobowatego płynęły. Koledzy Magdalena. Wobec tego odczytuję następne pismo przesłane nam przez Nowaka Jerzyńskiego do prezydium zjazdu delegatów ku Armii Krajowej w Warszawie. Koleżanki i koledzy, serdecznie dziękuję za zaproszenie na warszawski zjazd. Odległość waszych domów do Warszawy nie pozwala mi niestety na udział w waszej uroczystościach i obradach, ale będę się was myślą i sercem. Życzę wam, koleżanki i koledzy, aby to był zjazd wyzwolenia i zjednoczenia. Ostatecznego wyzwolenia wielu zasłużonych żołnierzy akurat w zależności spółdzielskiej, gdzie musieli mieszkać pod jednym dachem, i razem ze swoimi katami i prześladowcami Armii Krajowej z podznaku bezpieczeństwa oraz innych organów represji i terroru. Życzę wam, aby ten zjazd wyłonił jedną, ważną organizację, która pozwoli akorskiej braci żyć, spotykać się i współdziałać pod własnym wspólnym dachem. Z upływem lat szukają nasze szeregi słabo nasze siły. Takie jest prawo życia. Im nas nie, tym mniej miejsca na wewnętrzne podziały, tym mocniejsza więź, która nas łączy. Szanowni na własne imienia gorące zwolenki jak najbliższej współpracy koła AK na obczyźnie z organizacją jednoczącą żołnierzy Armii Krajowej na ojczystej ziemi. Jesteśmy jedną wielką rodziną bez względu na to, gdzie żyjemy. Życzę wam, koleżanki i koledzy, by odżył na zjeździe ten niezapomniany duch jedności i braterstwa, jaki panował wśród nas w latach Polski walczących. Muszę powiedzieć, że to jest życzenie, które i dzisiejsze, wszyscy właściwie życzymy sobie tego samego. Oby to tylko nie stała się tylko życzenia, ale rzeczywiście autentyczny fakt. Proponuję również, żebyśmy kolegę Jeżdżańskiego zawiadomili o tym, co tak bardzo leżało na sercu, o połączeniu się wszystkich naszych dwóch organizacji akorskich i o tym, że będziemy na pewno, my, będziemy do końca naszego życia, do końca naszego istnienia wierni tym ideałom, którym wierni byliśmy, wielu z nas przeszło 5 lat okropnej wojny. Na pewno tych ludzi, prezydenta naszego rządu, pani Korboński i Jeżelańskiego Nowaka nie zawiedzie. Z nami najbardziej adekwatna nazwa, czy jesteśmy kolegami, bo jest piękna nazwa wojskowa, ale niestety ją tak zaszargano, że trudno zaproponować, bo przecież była w Polsce tradycja wielka nazwy Towarzysz Broni. Ale przecież dzisiaj wygląda na wyszukanie tego słowa, ale to jest najlepsze. Stąd
należności do organizacji będącą organizacją innego kraju. Światowa organizacja jest organizacją międzynarodową. Mogą wtedy do takiej organizacji należeć. Przecież naszą intencją nie było odcinanie tych kolegów od naszych szeregów. Dlatego proszę o zrywdowanie. Nie tylko jest ten wzgląd, jest również drugi wzgląd finansowy. Wtedy finanse prowadzimy nie w skali krajowej, a w skali światowej. Fundacja Armii Krajowej istniejąca w Londynie niestety ze względów prawnych nie może się ani łączyć, ani specjalnie nas finansować, bo jesteśmy organizacją innego kraju. Przepisy dewizowe, celne i tym podobne od razu stają na przeszłość. Ten wzgląd jest też względem bardzo ważnym. Poza tym, proszę Państwa, naszą nazwą chcemy podkreślić znaczenie, godność, wspaniałość naszej organizacji, żeby ona była taka, jak była nasza Armia Krajowa. I co my robimy? Robimy, że nasza organizacja ma charakter jednej z 20 paru organizacji krajowych kombatanckich. Stawiamy się w szereg innych. A pragnę zwrócić uwagę, że Armia Krajowa była najpotężniejszą armią konspiracyjną świata. Poza tym chcę przypomnieć, że myśmy byli nie tylko armią krajową, byliśmy armią krajową działającą międzynarodowo. Jak Państwo wiecie z materiału, które otrzymaliście z historii Armii Krajowej, był okręg berliński i był okręg węgierski. Dlaczego my w tej chwili odcinamy sobie możliwość istnienia okręgów zagranicznych? Tylko dlatego, że uważamy, że to będzie nie. Powinniśmy, i takie jest przekonanie wielu kolegów, jednak z wielu tych względów, które wyczyłem, uchwalić, że nasz związek ma nazwę wyjątkową i uchwalić ten przymiotnik światowy. W imieniu Polski. Możliwiamy zarządowi i innym władzom naszego związku stowarzyszenia.
dotychczasowe ograniczenia związku Komisja Wnioskowo Statutowa postanawia złożyć w artykuł zebraniu wniosek na złożenie wniosków dotyczących zmian statutu na piśmie i powołanie Komisji Statutowej Stowarzyszenia. Prosiłbym również o składanie dalszych wniosków, jeżeli jeszcze takie wnioski byłyby, do czasu, do zakończenia zjazdu, bo jeżeli ta sugestia Komisji Wnioskowej, Wnioskowo-Statutowej będzie przyjęta, wówczas można śmiało te wnioski do końca dzisiejszych obrad zespołu statutowego. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo przewodniczącemu komisji. Prosilibyśmy o, żeby Komisja Statutowo Wnioskowa zajęła się sprawami podjęcia uchwał w przedmiocie deklaracji ideowej i wytycznych działalności stowarzyszenia i zadań dla Zarządu Głównego na przyszłość. Natomiast w chwili obecnej poddaję pod głosowanie Państwa wysunięty przez Komisję Wnioskowo-Statutową roku odnośnie do zmian w statucie, które to zmiany w statucie byłyby opracowane przez powołaną Komisję Statutową, czym zajmiemy się w dniu dzisiejszym, to znaczy powołaniem tej Komisji Statutowej. Prosiłbym, by koledzy, którzy głosują w tej chwili za przyjęciem tego wniosku, podnieśli mandaty do góry. Zanim będzie głosowanie, panie przewodniczący, bardzo się poprawę, to mówiąc w imieniu rzeszy leczących ponad 1500 naszych kolegów akowców, takich, do których strzelano, którzy strzelali, to jest inwalidów wojennych, że w związku z tym, jeżeli uchwalimy w tej chwili, w tej bez poprawek i nie wyjaśnimy sobie paragrafu 15, który jest chyba paragrafem najważniejszym, może jednym z ważniejszych, ci koledzy wszyscy będą od dnia jutrzejszego winni opuścić szeregi Związku Inwalidów Wojennych. To jest Związek Inwalidów Wojennych, ja chyba tutaj kolegom nie potrzebuję wyjaśnić. Jedyna organizacja przedwojenna z tradycjami wojskowymi, organizacja, która przez okresie stalinowskim została rozwiązana. Myśmy właśnie akowcy ją reaktywowali, która zrzesza pod wszystkich znaków i wszystkich armii inwalidów wojennych. I w związku z tym, że jest taki mały niuans, w paragrafie 15 proszę mnie wysłuchać i zrozumieć. Paragraf 15. Nie mogą być członkami osoby, które, zgadzam się, to jest strona czwarta statutu, zgadzam się z punktem, nie sprawiały Armii Krajowej, jak najbardziej. Działały w jakimkolwiek charakterze, szkalowały i tak dalej, jak najbardziej. Postępowały w sposób nieliczący, nie rzucujący w godności. Jak najbardziej. Paragrafie 15 ust. 4. W paragrafie 15 proszę bardzo, nie poddaję pod głosowanie. W paragrafie 15.
Kto się wstrzymał od głosowania? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Stwierdzam, że głowy ludzi dobrego imienia. No ja nie rozumiem tych wątpliwości państwa, którzy macie te wątpliwości, co robi w tym związku, tak jak związek prywatny, związku powrotne. Przecież nie ma wśród nas wątpliwości, że związek z tymi radów albo związek osób prześladowanych na wschodzie nie szanował armii krajowych. To jest jak trzeba nie porozumienia. Czy ktoś z państwa żąda, aby przeprowadzać głosowanie tajne? Kochani koledzy żołnierze Armii Krajowej, z ogromną radością, z poczuciem ogromnego szczęścia zabieram ten głos dzisiaj w momencie połączenia się naszych szeregów w jedną organizację o znaczeniu zarówno krajowym, jak o znaczeniu światowym. Kiedy patrzę ze wzruszeniem na te symbole Polski walczącej,
i na te dwie litery AK przypominają mi się czasy, kiedy kolejno nazywali nas bandytami okupanci niemieccy. Potem nazywali nas bandytami nasi straszni wyzwoliciele w roku 1944-1945, a potem nazywali nas niestety również bandytami nasi rodacy. Jest część ruszającym i wspaniałym, że teraz zebraliśmy się w Warszawie poczuciem wolności, głębokim poczuciem tego, kim byliśmy, kim jesteśmy i kim musimy pozostać dla naszego narodu. Armia Krajowa, działanie członków Armii Krajowej odznaczało się zawsze poczuciem konieczności istnienia aktywnie w życiu naszego kraju i głębokim poczuciem odpowiedzialności. I teraz, kiedy patrzymy w przeszłość, musimy sobie powiedzieć, że naszym obowiązkiem jest postawienie pewnych spraw, które były źle stawiane. Tak jak wytrwiwano Armię Polską w roku 1939 i czynił to świat, nie widząc, że my świat ratujemy w tym momencie i że nie my za naszą chwilową klęskę mogliśmy się wstydzić, tylko ci, którzy mogą nam dopomóc, nie uczynili tego. Tak. Tak jak później nasi sprzymierzeńcy zachodni oddali nas w ręce najstraszniejszego tyrana, jakiego znają dzieje ludzkości. My powinniśmy się wstydzić za to, co się potem z tego powodu działo w naszym kraju, ale oni, tak jak zafałszowano dzieje powstania warszawskiego i do dziś nie chce się przyznać w sposób zasadniczy do straszliwej zbrodni katyńskiej, a trzeba, żeby się przyznano oficjalnie, albowiem do zbrodni katyńskiej odnosi się chyba to w stosunkach między narodem polskim a rosyjskim, co powiedziała nieżyjąca już moja koleżanka, adwokat i członek Armii Krajowej, pani Dmitriew. Powiedziała mi tak: kolego, pan jest Polakiem, a jak pan wie, ja jestem Rosjanką. Dlatego Katyń jest dla mnie rzeczą o wiele tragiczniejszą niż dla pana, albowiem hańba gorsza jest od śmierci. Musimy wyjaśnić tę sprawę, tak jak musimy wyjaśnić wobec całego świata znaczenie kampanii wrześniowej i znaczenie powstania warszawskiego, że to nie nasze błędy doprowadziły do tragedii Warszawy, tylko że to była jedna z najstraszniejszych zbrodni Stalina. Zbrodni, na którą nie mieliśmy dobrej odpowiedzi, bo chciano nas zniszczyć materialnie i w tym zakresie częściowo się to udało. Ale przede wszystkim chciano nas zniszczyć moralnie i temu przeciwdziałaliśmy i nie pozwoliliśmy na to my, powstańcy Warszawy. To jest spojrzenie przeszłości. Kiedy patrzę na te litery, wydaje mi się, że oddają one spadkobierców
tych, nad którymi szumiały skrzydła huzarskie, że spadkobierców Legionu Dąbrowskiego i walk napoleońskich, spadkobierców powstania listopadowego i styczniowego, spadkobierców rewolucji 1905 roku i wszystkich walk niepodległościowych, począwszy od Legionu przez dzieje I wojny światowej, spadkobiercy triumfalnego zwycięstwa nad Rosją w roku 1920. Ale jesteśmy spadkobiercami, ale zarazem musimy myśleć o tym, co dziś jest naszym obowiązkiem. Będę się tutaj odwoływał do pewnych słów wybitnych Polaków lat ostatnich dziesięcioleci. I powołam się, myśląc także o dziejach Armii Krajowej i o tym, kto nas przez dziesiątki lat nazywał bandytami, będę się odwoływał do myśli Kościego, który powiedział, że wszystko, co jest wielkie i wspaniałe w dziejach naszego narodu, jeżeli jestem Polakiem, podnosi mnie na duchu, napawa mnie dumą i wszystko, co było małe i podłe, przejmuje mnie wstydem i bólem. I będę się także powoływał, myśląc o chwili bieżącej, na słowa Józefa Piłsudskiego. Być pokonanym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska. Poruszając pewne dziedziny życia społecznego, niewątpliwe, bo i my dziś musimy przecież zabrać jakiś głos w sprawie aktualnej naszej sytuacji wobec Niemców, którymi chcemy żyć w przyjaźni, ale którym musimy powiedzieć krótko i węzłowato, jako członkowie Armii Krajowej, że ten, kto kwestionuje nasze zachodnie granice, jest zwolennikiem III wojny światowej. Ale co jest dla nas, dla tych ludzi, dla tych spadkobierców, tych wszystkich walczących o wolność i wielkość Polski, pokoleń, czym my, AK-owcy, czym AK, czym Polska walcząca była, jest i powinna pozostać? Sumieniem narodu! I takie są nasze zadania na chwilę dzisiejszą. Musimy nadal pozostać sumieniem narodu, tak jak pozostawali ci nasi koledzy, którzy od początku okupacji, poprzez wszystkie lata, aż do tragicznych dziejów powstania, aż potem do dalszych działań w organizacjach WiN i zbrojnego oporu po zakończeniu wojny, byli tym sumieniem narodu. Doczekaliśmy wolności, ale to nie dowód, że nasze zadania na dzień dzisiejszy są skończone. Bo wolność narodu nie jest jego ostatecznym celem. Wolność narodu jest drogą i możliwością do osiągnięcia. I dlatego, nie łącząc się z żadnym stronnictwem politycznym, z żadnym ugrupowaniem, reprezentując my, jako Armia Krajowa, sumienie całego narodu, musimy i mamy mieć prawo na zwracanie uwagi na to, co się nazywa imponderabiliami w życiu społecznym i w życiu narodu. Musimy mieć odwagę i siłę, aby zabierać głos, jeżeli w naszym życiu publicznym,
postrzeżemy jakieś niebezpieczne objawy, jeżeli postrzeżemy, że nienależycie wykorzystuje się osiągniętą przez nas wolność. Pamiętajmy, że wolność to jeszcze nie demokracja. Pamiętajmy, że demokrację musimy wykuć i zbudować własnym wysiłkiem. I pamiętajmy, że dwie są przyczyny klęsk ludzkości w wieku XX. Strasznych i przerażających, zwłaszcza w zestawieniu z jej olbrzymimi osiągnięciami materialnymi i organizacyjnymi. A te klęski to jest odejście od zasad chrześcijańskiej moralności w życiu publicznym i odejście od demokracji. I na straży tych dwóch skarbów narodu, łączenia z chrześcijańską moralnością, to czego nie trzeba być człowiekiem wierzącym, ale trzeba być człowiekiem realizującym w życiu zasady Ewangelii. I odejście od zasad demokracji było naszą klęską i klęską narodów Europy i klęską narodów całego świata. Strzeżmy się powrotu do monopartii w jakiejkolwiek formie. Nie jesteśmy tylko historią, jesteśmy w tej chwili żywą częścią życia narodu i musimy kontynuować to, co było wielkością Armii Krajowej, a było to gotowość do poświęcenia i świadomość konieczności działania, tego, że w ważnych momentach życia narodu nie wolno nam być bezczynni. I dlatego, drodzy koledzy, najmilsi koledzy z Armii Krajowej, te życzenia składam nam wszystkim, abyśmy kontynuując tych naszych kolegów żołnierzy września, tych ludzi, którzy walczyli w konspiracji, tych moich chłopaków, którzy ginęli w powstaniu warszawskim za wolność i za wielkość naszego narodu, żebyśmy nadal my do końca naszych dni pozostali sumieniem narodu. Koleżanki i koledzy, ja właściwie zabieram głos z pewnym zawstydzeniem, bo nie mam żadnego formalnego mandatu, nie jestem nawet jeszcze członkiem nowo powstałego stowarzyszenia. Przyjechałem kilkadziesiąt godzin temu po kilku latach z zagranicy. Będę stał. Ustawa jest tak skrajnym wyrokiem. Przeszedłem normalną drogę wielu tysięcy akowców, więzienną. I aby tutaj, jako historyk, oddać się małej refleksji, pierwszy raz pozbawiony byłem wolności przez Niemców, kiedy miałem lat 18, ostatni raz przez Polaków w obozie internowania, kiedy miałem lat 60. Także na dobrą sprawę różne urodziny już obchodzimy pozbawione wolności przez tego czy owego uzurpatora. W związku z tym wolność cenię sobie tak, jak powietrze do oddychania. Myślę, że to jest jedna cecha, która nas łączy wspólnie bez względu na to, z jakich się wywodzimy części kraju, czy z jakich formacji, które złożyły się na Armię Krajową. W służbie naszej, w Armii Krajowej, mieliśmy taką zasadę, ona była nawet wyrażona w rocie przysięgi, że nagrodą naszą będzie zwycięstwo. Nie było przewidziane innych nagród, bo nagrodą będzie zwycięstwo. A śmierć właściwie obowiązkiem, jeżeli przyjdzie zaryzykować życie, a ryzykowało się nie. Ja chciałem przypomnieć, że bardzo często
lata istotne znaczenie ideowe i sens przynależności do Armii Krajowej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zwolnił nas w styczniu 1945 roku z przysięgi. Ale przecież każdy miał jakieś motywacje składając tę przysięgę. Z motywacji nikt nikogo nie może zwolnić. Można było rozwiązać jakąś organizację w historii, ale idei się nie rozwiązuje. Otóż naszą motywacją nie była walka przeciw określonemu wrogowi, tylko na rzecz wolności, niepodległości, suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i moralnie ogromny sens. To jest ogromny kapitał. Gdyby Armia Krajowa odpływała sukcesy i zaszczyty po 1945 roku, gdyby została zawłaszczona i miała dziś tego prestiżu u młodych harcerzy, u młodych Polaków, u wielu uczciwych ludzi urodzonych po wojnie. Prestiż ten zbudowany został poprzez gotowość do cierpień, poprzez poniesione ofiary. I wobec tego największe znaczenie ma w naszej historii, naszej służby, nie bo przeciw czemu byliśmy, bo okoliczności mogą się zmieniać. Niemiec hitlerowski dziś na przykład nie ma, Rosji stalinowskiej też już nie ma, ale na rzecz czego jesteśmy? Jesteśmy na rzecz wolności, niepodległości, suwerenności naszej ojczyzny. Ktokolwiek by jej nie zagrażał i jakkolwiek zamaskowanej wojny. I to jest nasz dorobek, na który mamy prawo się powoływać. Proszę koleżanek i kolegów, w swoim czasie Roosevelt nazwał nas sumieniem świata. Nie przeszkodziło mu to później w podejmowaniu w Jałcie decyzji o odstąpieniu nas niejako w worku na rzecz jednego z największych piramid dziejów ludzkości. Określenia same znaczą coś, ale niezbyt wiele. Za sumienie naszego narodu my chcielibyśmy się uważać, ale to naród musi nas uznać za sumienie. To znaczy nasze postępowanie, nasza konsekwencja, nasza postawa musi być taka, żeby ludzie, zwykli ludzie, nie jakowcy, młodsi ludzie, jeszcze młodsi, widzieli w nas pewne wskaźniki odniesienia do swojej orientacji życiowej, do swojego postępowania. Ja byłem kilkanaście lat temu w ramach różnych akcji odczytowych, które ustawicznie jak wielu z nas prowadziłem w Gdańsku. I w jednym z kościołów zachodnich na zaproszenie wtedy Borusewicza, jeszcze mojego studenta z gór, przemawiałem tam i mówiłem o doświadczeniach Armii Krajowej. I potem przyszli do mnie młodzi ludzie i powiedzieli do mnie tak. My Pana znamy, niech Pan nam powie, jeżeli to były tak piękne postawy, dlaczego tylu ludzi potem tak się załamało, tak upadło, tak się zeszmaciło. To mówili ludzie 20-letni. A ja im powiedziałem, że wy nie macie prawa tak mówić, bo wy się tym wszystkim równie przeszli. Jeżeli nie macie prawa sądzić, aby nie być sądzonymi, to teraz przejdziecie w życiu próby i zachowacie się z największą godnością i nie popełnicie błędów żadnych, to wtedy może mielibyście prawo mówić o innych tak surowo. Nie bądźcie zbyt surowi. Czy to znaczy, że mamy z góry rozgrzeszać wszelkie zło? Proszę Państwa, ja nie sądzę, że wszyscy muszą być wierzący, nawet chrześcijanami nie wszyscy muszą być. To nie było kryterium przynależności Armii Krajowej. Kryterium było poczucie godności obywatela Rzeczypospolitej Polskiej i związku własnego życia z walką o niepodległość naszej ojczyzny. Ale sądzę, że wskazane tutaj przez mojego szanownego przedmówcę pewne ogólne ideały wywodzące się z kultury chrześcijańskiej są jednakowo wiążące dla właściwie całej cywilizowanej ludzkości, choć nawet nie tak były nazywane, ale są uznawane. Do tych ideałów należy również pojęcie winy, winy, zbrodni i kary. Do tych ideałów należy również to, że można odpokutować wiele, można naprawić wiele, ale warunkiem uznania za brata czy siostrę i podania ręki jest zawsze powiedzenie: popełniłem błąd, to był błąd, albo to była zbrodnia. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby to naprawić i wtedy liczę na to, że mnie zrozumiecie. Natomiast zmiana garnituru, ubrania, krawata, wejście innymi drzwiami do innej sali nie jest żadną naprawą niczego. Nie była to praca łatwa. Wobec tego wyborcze.
zdanie i dobrze odpowiedzieć. Żeby komisję wyborczą uzupełnić przewodniczący wszystkich okręgów. I teraz komisja wyborcza razem z przewodniczącymi wszystkich okręgów, sobie siedząc za danej sali, ustali te skonkretyzowane listy nazwy. Są to groszowe rzeczy, które
sprawę wojskowych zawodowych. Ich jest tak maleńko, że nikt się nie chce o nich upomnieć. Im odmawiano wykształcenia po wojnie, zamiast na studia przyjmowano ich właśnie do Rawicza, do Wronek i tak dalej. Oni są najbardziej potrzebni. I tych ludzi organizacja nasza przede wszystkim musi wziąć pod uwagę i musi zapewnić emerytury wojskowe i wojenne przynależne ich cierpieniom i ich zasługom. Dziękujemy bardzo, kolego. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, chciałbym najwięcej przyjaciół i głos zabrać kilka słów. Pan pułkownik Baczyński, tak? Proszę.